Barbarzyńca. Postawny człowiek odziany w zwierzęce futra. Dźwigając topór, prze naprzód pośród śnieżycy. Śmieje się, ruszając do szarży na giganta lodowego, który ośmielił się kłusować na jelenie ze stada należącego do jego plemienia. Półorczyca warczy na ostatniego pretendenta do przywództwa nad jej dzikim plemieniem. Gotowa złamać mu kark gołymi rękoma, tak jak sześciu jego poprzednikom. Krasnolud, pieniąc się ze złości, ciska swym hełmem w twarz droła, a zaraz potem z obrotu wyprowadza cios opancerzonym łokciem w brzuch następnego przeciwnika. Barbarzyńcy, choć wiele ich różni, wszyscy niesieni są szałem, nieokiełznaną, nienasyconą i bezmyślną furią. Ich gniew to coś więcej niż zwykła emocja. To zawziętość drapieżnika bez drogi ucieczki, niebłagany atak burzy, morze wzburzone sztormem. Niektórzy zawdzięczają szał obcowaniu z pierwotnymi duchami zwierząt. Inni czerpią ze spienionych wód źródła gniewu na pełen bólu świat. U każdego barbarzyńcy szał to moc napędzająca nie tylko furię bitewną, lecz także zapewniająca mu nieprawdopodobny refleks, odporność oraz zdumiewającą siłę. Fragment z podręcznika gracza D&D. Więc z tym oto pięknym wstępem rozpoczynamy opis klasy barbarzyńcy. Już z samego przedsmaku już wiecie, że to jest postać, która, jak w typowych RPGach, jest osobą, która najwięcej będzie znosić obrażeń przyjętych na swoje ciało. Gdyż barbarzyńca od pierwszego poziomu ma oto następujące dodatkowe właściwości. Ma szał, obronę bez pancerza. Jeśli chodzi o obronę bez pancerza, gdy nie nosisz żadnego, twoja klasa pancerza wynosi 10 plus twoja modyfikator ze zręczności i modyfikator z kondycji. Nie tracisz tej korzyści, gdy używasz tarczy. Reasumując, gdy nasz barbarzyńca ma gołą klatę, owłosioną, zarośniętą, albo może w staniku, w zależności czy chcemy grać kobietą czy mężczyzną, ma naturalny pancerz. Więc jeśli macie ochotę zagrać jakimś brzydkim czadem umieśnionym nasmarowanym oliwką, to jest jak najbardziej wybór dla was. Natomiast szał. Szał jest jakby całą kwintesencją postaci barbarzyńcy. Szał daje następujące korzyści. Gdy nasza postać wpada szał, ma odporność na obrażenia obuchowe, kłute i cięte, które nie są typem magicznym, więc może przyjąć na siebie więcej obrażeń niż zwykły śmiertelnik. Mianowicie dzięki tej zdolności otrzymuje tylko połowę otrzymanych obrażeń. Następnym motywem jest to, że podczas ataku wręcz bronią opartą na sile otrzymujemy premię do obrażeń, która wynosi na pierwszym poziomie niedużo, gdyż tylko 2 obrażenia. Natomiast rośnie to z czasem. Od pierwszego poziomu do poziomu 8 jest to obrażenia w szale plus 2, natomiast od 10 do 15 to już jest plus 3 do obrażeń, a od 16 do 20 mamy już plus 4 do zadawanych obrażeń, będąc w szale. Kolejnym atutem, który jest tutaj bardzo przydatny podczas szału, mamy ułatwienia w testach siły i rzutach obronnych opartych na sile. Jeśli mamy wykonać jakiś czyn heroiczny, który wymaga krzepy, wpadamy w szał, dzięki czemu ułatwiamy sobie to. Barbarzyńca, jeśli chodzi o rzuty obronne, ma biegłości właśnie w sile i w kondycji. Jego umiejętności nie są zbyt duże, gdyż może wybrać na start 2 spośród następujących. Atletyka, opieka nad zwierzętami, percepcja, przyroda, sztuka przetrwania i zastraszenie. Barbarzyńca jako jedna z niewielu klas ma najwięcej punktów wytrzymałości na start. Jest to kość K12, więc na start ma 12 punktów wytrzymałości plus modyfikator z kondycji. Natomiast co poziom jest to kolejne 1K12 do rzutu plus modyfikator z kondycji lub uśrednione 7 plus modyfikator z kondycji. Jego biegłości w posługiwaniu się pancerzami to lekkie pancerze, średnie pancerze oraz tarcze. Natomiast bronie, bronie proste i bronie żołnierskie. Niestety szał też ma swoje minusy, gdyż będąc w szale nie jesteśmy w stanie używać zaklęć. Więc jeśli mamy jakieś zaklęcia, które wymagają koncentracji, przestają one automatycznie od razu działać. Szał trwa tylko minutę. Szał zostaje zakończony, jeśli nasza postać kończy turę, a w ostatniej turze nie zaatakuje wrogiej istoty lub nie otrzyma obrażeń. Można również oczywiście samemu zakończyć ten szał. Na następnych poziomach dostajemy następne ciekawe atrybuty. Na przykład z poziomem drugim zyskujemy szaleńczy atak. Szaleńczy atak jest
jedną z ciekawszych opcji, gdyż dzięki niemu mamy ułatwienie w testach na trafienie przeciwnika. Niestety przeciwnik, ze względu, że jesteśmy w tym szaleńczym ataku, ma też ułatwienie, żeby również nas trafić. Ale ze względu, że mamy szał, więc i tak dostaniemy połowę obrażeń. Drugim ciekawym aspektem na drugim poziomie mamy wyczucie zagrożenia. Tak, gdyż barbarzyńca naturalnie potrafi wyczuć zagrożenie. Jest w stanie wyczuć, czy nie znajduje się jakaś pułapka i ma ułatwienie w rzutach obronnych na zręczność przeciw zagrożeniom, które jest w stanie zaobserwować, takim jak właśnie pułapki czy zaklęcia. Aby zmysł działał, nie może być oślepiony, ogłuszony ani obezwładniony. Na trzecim poziomie wybieramy podklasę barbarzyńcy. O tym opowiem później, bo jest bardzo dużo podklas ciekawych do wyboru, mianowicie i do rozwoju naszej postaci, ale też jeśli chcemy w jakiś tryb odgrywania. Na następnych poziomach, czwartym, zyskuje oczywiście zwiększenie cechy lub dobór atutu, dzięki któremu możemy rozbudować naszą postać, by miała ciekawsze statystyki. Na siódmym poziomie nasza postać zyskuje coś, co się zwie zwierzęcy instynkt. Nasze zmysły stają się tak wyczulone, że nas zyskuje się ułatwień w testach inicjatywy. Co więcej, jeśli jest się zaskoczonym podczas rozpoczęcia walki, a nie jest się obezwładnionym, można normalnie działać w swojej turze, o ile zacznie się wpadać w szał. Na ósmym poziomie barbarzyńca zyskuje kolejne zwiększenie cechy, nowego atutu. Kolejną ciekawostką jest to, że na kolejnym poziomie, dziewiątym, nasza postać zyskuje coś, co się zwie brutalne obrażenia. Brutalne obrażenie to jest sytuacja, gdy uda nam się rzucić obrażenia krytyczne. Dzięki temu profitowi zyskujemy dodatkowe obrażenia po trafieniu krytycznym, atakiem wręcz. Liczba dodatkowych kości wzrasta oczywiście do 2 na poziomie 13 i do 3 na poziomie 17. Więc gdy nasza postać, będąc właśnie barbarzyńcą, uda się rzucić rzut krytyczny kośćmi, zadajemy druzgocące większe obrażenia niż pozostali, którzy używają krytyków. Na 11 poziomie zyskujemy umiejętność niepowstrzymany szał. Niepowstrzymany szał jest to umiejętność, dzięki której nasza postać nie zginie od razu. Gdy stracimy punkty wytrzymałości do zera, możemy rzucić rzut obronny na kondycję o stopniu trudności 10, dzięki czemu nasza postać ma znowu jeden punkt wytrzymałości i może dalej walczyć. Oczywiście, żeby nie było za łatwo, gdy nasza postać znowu straci ponownie życie do zera, jesteśmy w stanie znowu wykonać ten rzut, ale o wiele trudniejszy. Wtedy rzut na kondycję wzrasta o kolejne 5 i o kolejne 5 coraz dalej. Oczywiście umiejętność ta zeruje się do podstawowej 10, kiedy ukończymy krótki lub długi odpoczynek. Od 15 poziomu zyskujemy nowy talent, trwały szał. Od 15 poziomu twój szał jest tak zawzięty, że ustaje jedynie, kiedy padniesz nieprzytomny albo postanowisz go sam. Samoistnie zakończyć. Niezłomna potęga jest to kolejna rzecz, którą zyskujemy na 18 poziomie. Możemy w teście sił użyć wartości cechy naszej zamiast wyniku, jeśli jest ona wyższa niż otrzymany wynik. To oznacza, że jeśli nasza postać ma siły 20, a na kości związanej z rzutem na siłę rzucimy mniej, możemy wykorzystać tą właśnie cechę, która wynosi 20. Dzięki temu zdamy na pewno. Na 20 ostatnim poziomie zyskujemy pierwotny mocarz. Stajemy się ucieleśnieniem dziczy. Nasza siła i kondycja zwiększa się o 4. Twoja maksymalna wartość tych cech wynosi teraz 24, gdzie pozostałe klasy mogą mieć maksymalnie do 20 tylko punktów, więc to jest przekroczenie możliwości zwykłego, może niezwykłego, bo przeciętny człowiek nie ma tyle wartości, co właśnie bohaterowie poszukujący przygód. I tak wygląda klasa barbarzyńcy od 1 do 20 poziomu bez podklas, które zyskujemy już od 3 poziomu. Podklasy konkretne omówimy następnym razem. Do zobaczenia.